Chlewnia na 45 tysięcy świń powstać ma w Siedleminie pod Jarocinem. W sąsiedztwie szkoła, domy, mieszkania, park i zalew wykorzystywany przez wędkarzy i turystów. Inwestor ma już niemal wszystkie potrzebne dokumenty, by rozpocząć budowę. Z mieszkańcami rozmawiać nie chce. Ci obawiają się smrodu i hałasu. Marcin Wróblewski. Tu jest park, tak? A tu ma powstać świniarnia, tak? Ile metrów do osiedla, które powstało? W linii prostej dokładnie kilkaset metrów. Mieszkańcy obawiają się o swoją przyszłość. Ja sobie tego nie wyobrażam tutaj mieszkać. Przy tym smrodzie, przy tych warunkach tutaj, co ma być? Nie. Ja myślę też o dzieciach. Nie po to tutaj zamieszkaliśmy razem z dziećmi. Starsza chodzi tutaj do szkoły i później będą mieć do nas pretensje, że nic z tym nie zrobiliśmy. Tutaj po prostu będzie smród, to raz, dwa, to ilość, taka ilość świń, jaką chce nam tutaj zapewnić inwestor, potrzebuje też transportu żywności. Wiadomo, że będą tutaj przejeżdżać na pewno samochody o wielkiej masie. Inwestor planuje zbudować na tych polach chlewnie na ponad 45 tysięcy świń. To, co oni robią, to jest szczyt bezczelności. To słowa tych, którzy o planach inwestora dowiedzieli się jako ostatni. Magnat branży futrzarskiej uzyskał już zgody sanepidu, Wód Polskich czy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także burmistrza Jarocina. Każdy może wystąpić o warunki zabudowy, tym bardziej właściciel. Jeżeli spełnia wszystkie kryteria, to ja nie mam podstaw do niewydania warunków zabudowy. Nie mam podstaw do wydania negatywnych warunków. Ale to nie ja decyduję o ostatecznej decyzji. Pozwolenie na budowę wydaje Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Mieszkańcy zarzucają burmistrzowi, że ukrywał przed nimi plany inwestora przez wiele miesięcy, przez co mogą oni nie mieć czasu na skuteczny protest. Nikt z nas nie wiedział. Dowiedzieliśmy się właściwie dzień po świętach, bo tak było wywieszone na tablicy już ostateczna decyzja pana burmistrza. To jest nie do pomyślenia, jak nas, zwykłych, szarych ludzi, traktuje władza, którą my żeśmy wybrali. Parę lat temu, jak przeprowadzaliśmy się do Siedlemina, to właśnie tak można było ją skwitować. Wsi spokojna, wsi wesoła. Na chwilę obecną już taka nie będzie. Chyba że radni Jarocina zdecydują, by stworzyć plan zagospodarowania przestrzennego. To jest furtka, żeby po prostu uniemożliwić powstanie tutaj tej inwestycji. Co radni? No radni opozycyjni, tak jak obiecali mieszkańcom, przygotowali taki projekt uchwały, zwołali sesję, pani przewodnicząca wyraziła na to zgodę, w czwartek najbliższy o godzinie 15 jest sesja. Przyjęcie projektu może spowodować zablokowanie inwestycji. Sam inwestor jest nieuchwytny, nie chce też rozmawiać z mieszkańcami. Marcin Wróblewski, Teleskop.